Witam Państwa w studiu Polskiej Telewizji Regionalnej i zapraszam na wydanie magazynu miejskiego. Poniedziałek Wielkanocny to dalsza część obchodów świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Wielkanoc to czas najważniejszy dla katolików. W Kościele katolickim jest to przedłużenie i kontynuacja niedzieli Zmartwychwstania. W tym roku ksiądz Ryszard Piasecki, proboszcz parafii świętej Jadwigi, apeluje o pozostanie w domach. Kochani, no to jest wymóg, który podpowiada nam rozum. Proszę pamiętać, że Pan Bóg kazał nam korzystać z rozumu, dał nam rozum. I proszę nie przekładać, czasami słyszę takie, a dlaczego kościoły zamknięte, o, dzisiaj ktoś tam, no, dlaczego księża nie spowiadają. Kiedy próbuję tłumaczyć, używając rozumu, ktoś tego nie przyjmuje, bo przyjmuje poprzez emocje. Dlatego my użyjmy rozumu, a rozum nam to podpowiada, żebyśmy pozostali w domach, nie jesteśmy pozbawieni opieki duszpasterskiej i przeżyć religijnych. Możemy to dzięki nowym technologiom, możemy to robić dzisiaj doskonale. Niemal każdy ze swojej parafii, tam gdzie chodził, gdzie się urodził, gdzie chodził, gdzie przeżywa codziennie niedzielę, może korzystać z transmisji. Oczywiście transmisja nie jest uczestnictwem takim, jakim jest uczestnictwo bezpośrednie. Módlmy się w domach, cieszmy się sobą, przyjdzie czas, że jeszcze się napracujemy, nabiegamy, a nic nie ucieknie. Wszystko zdążymy zrobić przed naszą śmiercią. Amen. Z punktu widzenia Kościoła katolickiego cały okres wielkanocny trwający 50 dni, od niedzieli wielkanocnej aż do uroczystości zesłania Ducha Świętego włącznie, powinien być świętowany jako jedna niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. W praktyce jest to niemożliwe do spełnienia. Wyróżnia się szczególnie oktawę wielkanocną, czyli pierwszy tydzień po święcie, z pierwszą niedzielą wielkanocną włącznie. To już drugie święta wielkanocne podczas pandemii. Nie możemy spotykać się w szerszym gronie osób. Musimy dostosowywać się do rządowych obostrzeń. Niektórzy te święta spędzą w szpitalu. W dębickiej lecznicy jest zajętych 178 łóżek covidowych, czyli maksymalna liczba. Piotr Chęciek, starosta powiatu dębickiego, podkreśla, że obecna sytuacja szpitala jest wręcz dramatyczna. Doszło do tego, że mamy w szpitalu blisko 200 osób. Na dzień dzisiejszy jest 178 łóżek zajętych. I problem nie jest w łóżkach ani w przestrzeni, którą mogliby zająć osoby, którą mogłyby zająć osoby chore, tylko problem jest w personelu i w tlenie, który jest podstawowym jakby elementem leczniczym czy wspomagającym leczenie osób chorych na COVID. Instalacja szpitalna, która istnieje w naszym szpitalu, czyli tlen, który jest rozprowadzany jakby z tlenowni przez ściany i później do poszczególnych punktów tego poboru w salach, była projektowana raz, że kilkadziesiąt lat temu i wykonywana, no choć oczywiście w międzyczasie był remont, ale nie była rozbudowywana, ponieważ nie było nigdy takiej potrzeby. Na co dzień w szpitalu kilkanaście osób korzystało z tlenu, chorych na różne choroby. Dzisiaj korzysta ich 150. Starosta Piotr Chęciek apeluje o zachowanie wszystkich obostrzeń i zadbanie o osoby starsze. Bardzo bym wszystkich prosił, żeby jednak przestrzegać przepisów, przestrzegać obostrzeń, troszczyć się o osoby starsze, takie, które są zagrożone chorobami. No i też w te święta raczej starać się przebywać mimo wszystko w odosobnieniu. Oczywiście te osoby, które ze sobą mieszkają, tak jak przewidują przepisy, mogą się spotykać. Jest jakaś liczba osób, które mogą się ze sobą stykać, ale jeśli mamy jakieś podejrzenia, źle się czujemy, mieliśmy wczoraj gorączkę, nie bardzo jesteśmy przekonani, że jesteśmy w 100% zdrowi, to naprawdę nie narażajmy swoich rodzin i najbliższych, bo jest problem. Tak jak powiedziałem, w szpitalu możemy przyjąć i 300 osób, ale nie zapewnimy im opieki, ani nie zapewnimy im warunków do tego, żeby wyzdrowiały. Generalny remont instalacji tlenowej będzie możliwy po ustaniu pandemii, która zdaniem lekarzy, epidemiologów, potrwa jeszcze długo.
Święta to czas, kiedy w gronie rodziny częściej biesiadujemy i delektujemy się wielkanocnymi potrawami. Zwykle jemy częściej i znacznie więcej. Jedzenie to zdecydowanie jedna z większych przyjemności w naszym życiu i zwłaszcza podczas świąt wielkanocnych nie powinniśmy odmawiać sobie kulinarnych doznań. Ale jak twierdzą dietetycy, abyśmy nie mieli problemów ze zdrowiem podczas świąt i po ich zakończeniu, musimy zachować umiar oraz zawsze kierować się zdrowym rozsądkiem. Pamiętajmy, jaki jest prawdziwy sens świętowania. Tak naprawdę jedzenie nie powinno być tutaj najważniejsze. Oczywiście będąc na diecie, my możemy pozwolić sobie na wyżej kaloryczne posiłki, natomiast musimy pilnować i wprowadzić pewne zasady. Najważniejsze jest to, aby w dalszym ciągu była tutaj regularność, czyli zjadajmy 5 posiłków. Jeżeli zaplanujemy sobie jakiś wyżej kaloryczny posiłek, powinniśmy wprowadzić go zamiennie na jeden z tych 5, natomiast nie wprowadzać kolejnego 6 posiłku. Świąteczne potrawy, zdaniem specjalistów, należy raczej degustować i jedząc w małych ilościach, cieszyć się ich rozmaitymi smakami, a niekoniecznie spożywać duże ilości ciężko strawnych dań. Pamiętajmy też o tym, że tak naprawdę każdy posiłek, nawet ten świąteczny, jesteśmy w stanie przygotować w zdrowszej wersji. Chociażby tradycyjny żurek, możemy przygotować własny zakwas, który jest tak naprawdę bogactwem składników odżywczych. Zamiast tradycyjnego majonezu możemy zrobić na przykład majonez z serków wiejskich. Do ciast zamiast tradycyjnej mąki pszennej możemy dodać zdrowszą wersję mąki owsianej czy mąki pełnoziarnistej i w taki sposób już zjadamy o wiele mniej kalorii. Zatem biesiadujmy, ale zdrowo, kosztujmy smaczne świąteczne potrawy, ale róbmy to z umiarem i jak przypominają dietetycy oraz lekarze, nie zapominajmy o ruchu na świeżym powietrzu. Zdecydowanie podczas świąt, nawet teraz w czasie pandemii, pamiętając o wszystkich obostrzeniach i zasadach bezpieczeństwa, powinniśmy także wybrać się na spacer lub pobiegać, pomaszerować albo poćwiczyć w najbliższej okolicy naszego miejsca zamieszkania. Ruch i zdrowa dieta zdecydowanie poprawiają odporność i przyczyniają się do polepszenia stanu naszego zdrowia, a to zwłaszcza w obecnych czasach jest nam bardzo potrzebne. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego popołudnia. Do zobaczenia.